Dobry wieczór, witamy ponownie z Grodziska Wielkopolskiego. Jesteśmy po meczu Warty Poznań z Jagiellonią Białystok. Wynik spotkania 2-0. Gościem drugiej części konferencji prasowej jest trener gospodarzy, pan Dawid Szulczek. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I zwracam się z prośbą o podsumowanie meczu. Długo czekaliśmy na to zwycięstwo u siebie. Dzisiaj od samego początku dobrze graliśmy, kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Często było tak, że funkcjonowaliśmy dobrze w kilku fazach gry, ale w jednej fazie coś nam nie leżało. Zazwyczaj dobrze to wyglądało w obronie, a z piłką mieliśmy jakieś problemy. Albo na przykład brakowało przy stałym fragmencie gry, jak w meczu z Widzewem, że w ataku nie chciało wpaść, a w obronie wpadło. Natomiast dzisiaj myślę, że w obronie zagraliśmy perfekcyjnie. Jagiellonia po pierwsze za dużo sytuacji nie miała, ani celnych strzałów. Po drugie szybko oddalaliśmy zagrożenie naszej bramki, potrafiliśmy to dobrze organizować na połowie przeciwnika. Fazy przejściowe, czyli rzecz, która w Jagiellonii jest świetna, dobrze zneutralizowaliśmy. Tak naprawdę 2-3 razy tylko Jagiellonia wyszła z groźniejszą kontrą, ale przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że na tak dużej intensywności, którą dzisiaj narzuciliśmy w tym spotkaniu, potrafiliśmy też dobrze grać w piłkę. Myślę, że już z Legią były momenty trochę lepsze. Ten ostatni mecz, który graliśmy w Grodzisku z Zagłębiem, też było sporo niezłych momentów, natomiast dzisiaj na pewno dużo rzeczy dobrze funkcjonowało. Tych podań celnych graliśmy na trochę lepszym procencie. Przede wszystkim nie notowaliśmy takich niepotrzebnych strat w środku pola, wtedy kiedy rywal nie presuje. Jestem też zadowolony z tego, że pewnie i dobrze do bramki wszedł Jędrek Grobelny, pomimo tego, że wiadomo, że to jest zawsze niekomfortowa sytuacja. Natomiast ten uraz Adriana prawdopodobnie odnowiło się to, z czym borykał się już od stycznia. Czasami się zdarzało, że w meczu miał problem z tą łydką, ale był w stanie dograć. Już w tym sezonie 2 czy 3 razy były takie momenty, kiedy fizjo musieli biegać i mu pomagać. Natomiast no dzisiaj niestety już nie był w stanie kontynuować gry. Cieszy mnie też postawa Enisa Destana i Kajtka Szmyta. Coraz mocniej pukają do pierwszej jedenastki. Podoba mi się to, jak pracują. Samo to, że w drugiej połowie od 50 którejś minuty graliśmy trójką młodzieżowców, to też jest fajna informacja dla nas wszystkich, że w dobrą stronę to idzie, jeśli chodzi o pracę z młodzieżą. No i przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że po pierwsze zagraliśmy na zero, a po drugie byliśmy dzisiaj skuteczni. I też warto odnotowania, że w końcu zdobyliśmy bramkę po stałym fragmencie gry, co nam się jeszcze nie udało w tym sezonie. Dziękuję, trenerze. Jeżeli są pytania, to oddaję głos Państwu. Proszę bardzo. Dzień dobry, trenerze Radosław Poznański, po prostu futbol. Ja chciałbym zapytać, czy Pana zdaniem ten mecz Warty był najlepszy i wykonany podczas bieżącego sezonu? No, myślę, że w tym sezonie najlepszy. Mam też pytanie o Kajtka Szmyta, który dzisiaj dał bardzo dobrą zmianę i imponował tym, że potrafił schodzić do środka, tworzyć taką przewagę podaniem, brać ten ciężar rozegrania na siebie. Też miał parę naprawdę interesujących driblingów. Było widać, że czuł się dobrze na tym prawym skrzydle. I mam pytanie do trenera, jaka jest optymalna pozycja dla tego piłkarza, bo w reprezentacji młodzieżowej widzieliśmy, że grał dalej do obrony. Wydaje mi się, że skrzydłowy, który w pierwszej fazie akcji częściej operuje bliżej linii bocznej, poprawił Kajtek bardzo schodzenie właśnie do środkowego sektora, coraz lepiej to tam wygląda. A tak nie wyglądało jeszcze parę miesięcy temu. Natomiast wydaje mi się, że też mógłby się rozwijać jako wahadłowy. Czy lewa strona? Wydaje mi się, że bardziej prawa, z racji tego, że to jest jego dominująca noga. Natomiast fajnie, że jest tak wszechstronny i może zagrać na kilku pozycjach, biorąc pod uwagę, że już Kuba Kiełb ma kontuzję, to Kajtek jest alternatywą na wahadła i na oba skrzydła, co tylko dodatkowo podnosi tą jego wartość. No i też Pan wspomniał o tym, że Enis Destan został zmieniony mimo tego, że zagrał dobrze i mam takie pytanie, czy ta zmiana została dokonana ze względów taktycznych, bo widzieliśmy, że po wyjściu Szmyta Warta w lepszy sposób przyspieszała grę. Ze względów kartkowych. Mieliśmy na tej stronie dwóch zawodników z żółtą kartką. Wiadomo, że Janek Grzesik to jest zawodnik, który musi zawsze grać wszystko. Więc padło na Enisa. Przede wszystkim i Enis, i Kajtek dobrze funkcjonują już od... Ze Śląskiem wyglądało to dobrze. Dobrze to wyglądało też na Legii, Kajtek i Enis. Podnoszą też te swoje parametry motoryczne, żeby na dobrej intensywności grać dłużej niż kilka naście albo nawet, nie wiem, 45 minut. Bardzo dobrze grali w sparingu z Polem Środa
To byłem przekonany, że jeden i drugi muszą dostać szansę, natomiast plan na mecz zakładał, że jeden z naszych skrzydłowych będzie grał bardzo mocno w środku i myślę, że było nawet kilka takich akcji w pierwszej połowie, gdzie Miguel Luis był zawodnikiem, który ze skrzydła schodził najbliżej Adriana Lisa, dlatego no nie mogłem wystawić jednego i drugiego, a uważam, że pracują na to, żeby dostawać tych szans w pierwszym składzie więcej. Proszę bardzo. Że Marcin Pawlicki, Polska Agencja Prasowa. Tak, po tym meczu chciałbym się tak trochę zapytać, czemu pana zespół nie może tak grać częściej jak dzisiaj w drugiej połowie? Myślę, że możemy tak grać częściej. Uważam, że są cele krótkoterminowe, średnio i długo. Takie krótkoterminowe, jak przychodziłem do Warty, to było zdobywanie punktów i no i poprawialiśmy rzeczy, które były największym mankamentem. Ten średnioterminowy cel to jest, myślę, takie ustabilizowanie też kadry, bo wiadomo, że po sezonie trochę tych zawodników odeszło, mieliśmy trochę zmian. No a myślę, że celem długoterminowym jest to, żebyśmy do Ekstraklasy po prostu trochę bardziej pasowali, żebyśmy nie byli drużyną, którą się brzydko ogląda. A raczej tak to funkcjonowało, odkąd Warta awansowała do Ekstraklasy i myślę, że my w tym sezonie już częściej pokazujemy, że jesteśmy w stanie w tej Ekstraklasie grać. Samo to, że przed tym spotkaniem z 10 goli 7 zdobyliśmy po atakach wielopodaniowych, po atakach pozycyjnych, bo chyba jeszcze o tym nie mówiłem i uważam, że znacząco poprawiliśmy to, jak funkcjonujemy z piłką przy nodze, dodając do tego naszą pracę w obronie, która jest fenomenalna. Cała drużyna broni świetnie, natomiast stoperzy w polu karnym są prawdziwymi walczakami i grają na bardzo dużej determinacji, dużo piłek czyszczą i pomagają bramkarzom. To myślę, że jak do tej obrony dodamy jeszcze to, że te działania z piłką są lepsze, to będzie bardzo dobrze. No i wydaje mi się, że też to, że dzisiaj zagrał Enis i Kajtek sprawiało, że potrafiliśmy bardziej tą obronę rozrywać, bo jak gramy dwoma środkowymi pomocnikami, dwoma dziesiątkami na skrzydłach, to brakuje nam trochę wiatru w kontrataku. W zeszłym sezonie mieliśmy Jasona, Castaniedę czy chociażby Szalongowskiego. Oni mieli tak zwany gaz i łatwiej było się zabierać do kontry. W tym sezonie tych bramek z kontrataku nam brakowało bramek po stałym. Cieszę się, że to się zmienia i mam nadzieję, że będziemy bardziej kompleksową drużyną w kolejnych meczach i że będziemy grali tak odważnie jak dzisiaj. Proszę. Wojciech Bernard, to nie poznam. Czy miał pan okazję już może oglądać i oceniać te dwie kontrowersyjne sytuacje, jedną z Grzesikiem i drugą z tym podyktowanym karnym, odwołanym karnym? Obejrzałem, wiadomo, że jako trener Warty powiem, że to były dwa rzuty karne i chciałbym, żeby sędzia je odgwizdał. Gdybym był trenerem Jagiellonii, to bym powiedział, że takie, no mógł, nie musiał. Wydaje mi się, że sumarycznie z tych wszystkich drobnych rzeczy, kiedy karny nam nie został podyktowany, zbieramy na to, żeby w przyszłości w końcu ktoś takiego karnego nam odgwizdał. Ale fakt jest taki, że myślę, że z jednej i z drugiej sytuacji sędzia wybroniłby się, gdyby podyktował jedenastkę. Aczkolwiek wydaje mi się, że też są przepisy, które są w stanie wybronić to, że tego nie podyktował. Dla mnie faul na Janku był, natomiast sam upadek Janka sprawił, że można to było odebrać, że trochę symuluje. Faul na Adamie był taki 50-50 z perspektywy boiska, natomiast wydaje mi się z powtórki, że został mocno pchnięty w plecy i to w momencie, kiedy przyjmował, dlatego dostał piłką w twarz. No ale może sędzia uznał, że to nie był wystarczający kontakt, żeby Adam się przewrócił. Tyle no. Generalnie uważam, że i tak najlepsze, co jest w polskiej piłce, to sędziowanie, co pokazuje Arena Europejska. Ilu sędziów jeździ i sędziuje mecze w Lidze Europy, Lidze Mistrzów, a piłkarzy kilku mamy tylko, natomiast trenerów praktycznie w ogóle. Więc myślę, że akurat najbardziej się narzeka często na sędziów, oni są najbardziej na to eksponowani, potem trenerzy i potem dopiero się mówi też o piłkarzach, cała reszta gdzieś tam jest jeszcze dalej, natomiast no, prawda jest taka, że akurat ci sędziowie na razie najbardziej promują naszą polską piłkę na arenie międzynarodowej. Proszę bardzo. Dobry wieczór, panie trenerze, sprawdzam, że Polska Piłka PL. Chciałem zapytać, czy Jagiellonia Białystok swoją postawą i tym, że trochę cofnęła się jednak na początku spotkania, zaskoczyła pana? Zmusiliśmy Jagiellonię do tego. Okej, okay. Bo nawet Stolarczy, który tutaj przed panem mówił, że mieli taki plan właśnie, żeby trochę wciągnąć was na swoją połowę, ale okej, jak pan ma takie odczucia, to w porządku. Chciałbym się jeszcze zapytać właśnie o Enisa ze Stanów, który już był z pana konferencji. Chciałem zapytać o to, gdzie on według pana lepiej się czuje. Bardziej to jest dla niego optymalny specjal numer 10 czy 9? Enis ze Stanów to jest napastnik dziewiątka, który
który może również grać na pozycji obok napastnika. Wcale dzisiaj za często nie schodził na pozycję dziesiątki, bardziej rozciąga linię obrony, żeby ułatwiać nam atak pozycyjny, dlatego zbiegał do linii. No myślę, że nic więcej nie mam do dodania. Dziękuję bardzo. Za chwilkę trzecia część konferencji i gościem będzie...